Tak się domyślam, wiesz, słucham edugadek i po prostu widzę, jak tak wkopujesz niektórych. No, dzięki Bogu, dobra. Trzeba było po prostu się wyłączyć z konwersacji i wrócić z powrotem. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek Edugadek, w którym wystąpi ja, czyli Karolina Gaweł. Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie. Odszukaj sposobie ekspresji tego dziecka to... Edukacki. To dygresja edukacyjna. Polonia wchodzi się na herbatę. Jakieś ćwiczenie, grę. Bo ja im coś opowiada i rysuje. Współpracę w grupach różnowiekowych. Edukacki. Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj? Mogę zapytać faceta o największą, moim zdaniem, bzdurę świata... Edukacki, polski podcast edukacyjny, Marcin Zalud-Tarno, Jacek Staniszewski z Warszawy. Proszę Państwa, my Państwu coś powiemy najpierw, a dopiero potem zaczniemy nagrywać. Kolega Marcin, właśnie my to nagrywamy teraz już drugi raz, bo wszystko już nagraliśmy, wszystko powiedzieliśmy, a Marcin zapomniał włączyć takiego czerwonego przycisku REC i teraz musimy to wszystko jeszcze raz powiedzieć, a my już tak tacy trochę zmęczeni tym jesteśmy, bo już się tak pięknie wygadaliśmy, no ale spróbujmy. No to lecimy, Marcin. Słuchajcie, nowy odcinek, tym razem w odcinku zaprosiliśmy dla was Karolinę Gaweł z Olsztyna. Olsztyn to takie zagłębie edukacyjne, tak, bo mieliśmy już stamtąd i Jolę Okuniewską, mieliśmy Karolinę Żelazowską, mieliśmy profesora Czachorowskiego. Więc te szuwary jakoś sprzyjają dobrej edukacji. Miejmy nadzieję, że tam w tych szuwarach, szuwarlędzie również zadają z sensem. Przypominamy Państwu, że równolegle do naszego edukatkowego świata zaistniał nowy świat zadawania prac domowych, który okazuje się przebił ten pierwszy, ponieważ jakimś takim trafem spadło to ziarno na podatny grunt i teraz wiele osób o tym rozmawia. Tak, to ziarno okazało się tą jasiową fasolą, która po prostu w tym momencie poszybowała w niebo, bo w ciągu tygodnia i paru dni zdobyła akcja ponad 2300 polubień. Edugatki musiały pracować na 1000 polubień przez rok i 2 miesiące, a tutaj, słuchajcie, dołączają do nas nauczyciele, dołączają do nas uczniowie, to jeszcze czekamy, bo na razie jest jeden żywy uczeń, którego tam zidentyfikowaliśmy. Natomiast tak, mój uczeń przy okazji jeszcze, więc czekamy na waszych uczniów, a oczywiście rodzice są bardzo aktywni, naprawdę codziennie są dyskusje, rozmowy na temat tego, co to znaczy zadawać sensem. Ja już parę bardzo fajnych pomysłów sam sobie zapożyczyłem, że tak powiem, z tych rozmów. Tak, i to nam też daje dużo satysfakcji, ale nie ukrywajmy, też zabiera nam dużo czasu, którego nie przewidywaliśmy jeszcze, jak nagrywaliśmy ostatnie edugadki, bo to przypominam, w trakcie edugadek powstał pomysł tego, żebyśmy taką akcję rozkręcili, mając nadzieję, że po prostu tak sobie skromnie przypomnimy Marcina artykuł sprzed 2 lat na temat.pl, a tu okazuje się, że media też się zainteresowały i teraz trochę czujemy się jak ci dwaj w seksmisji, co to wywiady cały czas i różna tam sława i tak nie wiem, dalej. Nie wiem, czy dobrze, że zawiązałeś do tej seksmisji, bo nasz zespół rozrósł się o 3 nasze koleżanki, Karolinę Żelazowską, Barbarę Ostrowską i Witę Bartoszową-Hoffman, które nam pomagają to wszystko ogarniać. Bez nich byśmy już po prostu sobie nie poradzili. Słuchajcie, ja kiedyś słuchałem jakiegoś tam youtubera, który mówi, że przewijają mu się przez ekran takie powiadomienia, że ktoś tam coś zalajkował, zafollowował i on już nie może, po prostu wyłącza te powiadomienia, bo nie ma, po prostu już nie może się skupić. Ja w tym momencie mam u siebie na ekranie dokładnie to samo, właśnie zadaję z sensem. Mhm. Więc musimy uważać i trzeba pamiętać o tym, żeby nam woda sodowa do głowy nie odbiła, nie przybiła. Nie uderzyła. Nie uderzyła. O, już mi uderza. Dobrze, ale jeszcze jedna rzecz. Zanim a propos uderzenia Karolin, wody do głowy, tak? To uderzymy jeszcze do Państwa z jedną rzeczą, to znaczy do tego, żeby nie zapominali Państwo z nami być za tydzień, bo za tydzień będzie nowy odcinek Edugadek Ekstra. Fantastyczny. Marcin Zaród tym razem samotnie będzie rozmawiał z panem doktorem Wacławem Srebro, psychologiem, który opowie o takiej rzeczy, o której ja wam tylko powiem tyle, że jak pół godziny z nim rozmawiałem, to później pomyślałem sobie, zresztą jemu też to powiedziałem,
do cholery, ja 22 lata pracuję, czemu ktoś mi o tym wcześniej nie powiedział? Słuchajcie, to powinno być karalne, żeby nauczyciele takich rzeczy, jak powie nam za tydzień dr Wacław Srebro, nie wiedzieli. A mówiliście o wypaleniu zawodowym i mówiliście o tym, że w zasadzie każdemu z nas to grozi albo jest pisane, więc musimy się do tego jakoś przygotować. Mam nadzieję, że Państwo będą z nami, posłuchacie, to jest naprawdę kawał bardzo, bardzo dobrej, ale też bardzo ważnej rozmowy, więc bądźcie z nami za tydzień. A my teraz... No przede wszystkim te porady, słuchaj, te porady praktyczne i co zrobić, żeby się nie wypalić. No właśnie. Tak, to nie są teorie i tak dalej, tylko konkrety, także mięcho. Mówiąc w skrócie, zarządzam stresem, to efekty są takie, że nigdy nie będę wypalony. Ale jeżeli ja zarządzam emocjami, atakuję emocje, przeżywam je, ten stres przeżywam jako stratę, jako różnego rodzaju, nie wiem, zagrożenia, no to jestem bardzo bliski wypaleniu. Pani Karolina Gaweł będzie naszym nowym gościem. Rozmawiamy z Marcinem i jak zobaczycie, za każdym razem, za każdym pytaniem będzie nas pani Karolina, czy Karolina po prostu zaskakiwać. To my teraz się już wycofujemy i spotykamy się za minut parę. Geograficznie, jaka szkoła, tak dalej. Mieszkam w Olsztynie i pracuję w Olsztynie. Pracuję z dzieciakami w klasach 1-3 od 4 lat. Wcześniej pracowałam przez 6 lat w przedszkolu. No i tak mi się wydaje, że przez 3 lata pracowałam w szkole publicznej, to jest chyba ważne. Teraz od września pracuję w szkole niepublicznej, w szkole alternatywnej. Więc też pracuję trochę inaczej niż wcześniej. I to mi się wydaje, że to jest taka największa zmiana tego roku u mnie. Dlaczego uważasz, że to jest ważne, że przeszłaś ze szkoły państwowej do szkoły alternatywnej? To jest ważne dlatego, że inaczej zaczęłaś pracować, czy dlatego, że zmieni się w ten sposób obraz, twój obraz w uszach, ludzi, którzy nas słuchają. Wiesz co, to jest dla mnie ważne, bo mogę od tego roku realizować wszystko to, co wcześniej chciałam, a czego nie mogłam do końca zrobić. Tak, mogę pracować cały czas metodą projektów, bez użycia książek, ćwiczeń, ocen, wszystkich innych takich gadżetów szkolnych. Mogę pracować w zupełnie inaczej zaaranżowanej klasie, na bardzo różnych poziomach z dzieciakami. Wcześniej w szkole publicznej też starałam się tak pracować. Wprowadziłam coś takiego jak wolne piątki, czyli taki dzień bez lekcji przygotowanych przeze mnie. Kiedy, co to jest? Co to jest wolne piątki? Co to są wolne piątki? No. I ja przychodząc do szkoły podstawowej, do szkoły publicznej, wiedziałam, że ja chcę pracować inaczej, tak? Że nie chcę mieć standardowego nawet układu ławek, że nie chcę oceniać dzieciaków, nie chcę pracować od tematu do tematu, nie chcę realizować ćwiczeń, tak? I podręcznika, tylko chcę po prostu, żeby te dzieciaki miały pasję do nauki i żeby ta ich motywacja płynęła z wewnątrz ich, tak, a nie była narzucana przeze mnie. Więc poszukiwałam takiej metody, która by pomogła im się uczyć w tych publicznych murach szkolnych. I wymyśliłam wolne piątki, czyli dzień, w którym dzieciaki przejmują dowodzenie i realizują projekty, które same wymyślają. Ja im nic nie narzucam, nie ma ograniczeń tematycznych. I one w trzeciej klasie cały rok tak pracowały, że miały cały piątek kilka godzin lekcyjnych dla siebie i realizowały swoje własne projekty indywidualnie, w grupach. Czasem były to co tydzień te same rzeczy, niektóre dzieci co tydzień malowały, tak, bo bardzo tego chciały i nie miały gdzie tego robić. Zdarzały się dużo większe projekty,
Dzieciaki często chodziły do biblioteki, szukały książek, materiałów, wyszukiwały sobie informacji, przysiewały je. Mówię tutaj cały czas o takich 8-latkach, bo ja miałam dzieciaki, które przyszły jako 6-latki do szkoły. I naprawdę po takim roku pracy z wolnymi piątkami zobaczyłam, że te dzieci się zmieniły, są w stanie zaplanować swoją pracę, są w stanie zrealizować pewne projekty i je dokończyć, a jeżeli nawet nie dokończyć, to są w stanie powiedzieć, dlaczego nie chcą ich skończyć i tak umotywować to, bo nie jestem też zdania, że każdy nasz projekt trzeba skończyć. Zobaczyłam też, że te dzieciaki dużo lepiej organizują sobie czas, wiedzą, co mogą zrealizować, a co im się nie uda, tak? Bo na początku, jak zaczynałam pracę z wolnymi piątkami, czasem dzieci mówiły, że o, ja zrobię dzisiaj, nie wiem, jakiś tam ogromny projekt, tak? I ja już wiedziałam, że ono nie zdąży dzisiaj tego zrobić, bo to jest, nie wiem, na 3 dni praca, ale mówiłam, okej, rób, tak? I na koniec dnia, jak podsumowaliśmy te prace, to dzieciaki czasem były sfrustrowane, że o, mi się nie udało, ja nie zdążyłem, bo ja nie wiedziałem, że to tyle czasu zajmie, ale za każdym razem, tak, za każdym wolnym piątkiem, dzięki temu, że miały te doświadczenia i je przerobiły, popełniły jakieś tam błędy i mogły je same zweryfikować, widziały, co są w stanie zrobić, co nie, czasem mówiły, potrzebny mi jest ktoś do pomocy. A powiedz mi, bo jak mówisz o tym i opowiadasz, to mi się kojarzy to, co w Google jest, kiedy pracownicy mają jakiś procent swojego czasu przeznaczony właśnie na to, co oni chcą robić, i przypomina mi się też taka teoria Genius Hour, która w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularna, gdzie właśnie uczniowie robią to, co chcą, i to jest jakby opowiadasz właśnie o tym praktycznie. W poprzedniej klasie też tak robiłam. Bardzo dużą uwagę zwracam na rozmowy z dziećmi i komunikowanie się. Codziennie rano siadamy w kręgu, mówimy sobie o tym, jak nam dzisiaj jest, czy się wyspałem, czy nie, czy się z kimś pokłóciłem, czy mam dobry humor, czy zły, czy mam na coś ochotę, czy nie mam ochoty. I ja też na tej podstawie mogę w jakiś tam sposób planować pracę z dzieciakami. I czasem po prostu uniknąć jakichś trudnych momentów, tak? Bo jeżeli wiem, że dziecko się nie wyspało, pokłóciło się ze wszystkimi i po prostu ma zły dzień, no to też można na to dziecko inaczej spojrzeć, tak? Że po prostu dzisiaj sobie odpuścimy trochę. Co jest najtrudniejsze w twojej pracy, powiedz, teraz? Kiedy sobie tak zorganizowałaś czas i dałaś bardzo dużo wolności swoim dzieciom, to co jest dla ciebie największym problemem? Największym problemem jest teraz dla mnie nauczenie się przeze mnie i dzieciaki granic, które mamy, i jakiegoś takiego sposobu komunikowania ze sobą, tak? Bo mamy bardzo dużo wolności. Nie narzuciłam od początku jakichś takich sztywnych regulaminów. Są pewne zasady takie zazwyczaj bezpieczeństwa, o których w ogóle nie rozmawiamy, w sensie nie dyskutujemy jakoś bardzo, bo one po prostu muszą być, tak? Że nie wiem, jak gdzieś wychodzimy i tak dalej. Ale jest wiele rzeczy, o których dyskutujemy, rozmawiamy i których ja też jakoś nie blokuję. I to, szczerze powiem, jest trudne. To jest trudniejsze niż takie narzucenie z góry zasad, że jest tak, tak i tak, za to jest jakaś tam kara, a za to, nie wiem, coś, tak? Więc tak, słoneczko, chmurka albo gwiazdka. Więc moim zdaniem to jest dużo trudniejsze, bo wymaga więcej czasu, więcej rozmów. Częściej musimy zatrzymywać pewne sytuacje, usiąść w kręgu i przegadać coś. No, to jest dla mnie teraz trudne, ale wiem też, jak skończy się ten proces, bo pamiętam, jak było w mojej poprzedniej klasie, z którą też podobnie funkcjonowaliśmy, że to naprawdę przynosi ogromne owoce. Tak, ja w ogóle chciałem zapytać, jak wygląda praca w szkole korczakowskiej, bo ty mówisz, że pracujesz w szkole alternatywnej, ale powiedz coś więcej o tej szkole, bo wiesz, są szkoły frenetowskie, waldorfskie, czy waldorfowskie, demokratyczne i tak dalej, Montessori właśnie, więc opowiedz coś konkretnie, tak, dla ludzi, którzy zupełnie o tym nigdy wcześniej nie słyszeli, którzy pracują sobie na co dzień
w szkole publicznej, tak jak ja, i chcieliby się dowiedzieć tego, jak wygląda praca w takiej szkole korczakowskiej, ale z perspektywy ucznia, czyli przychodzi uczeń rano w poniedziałek do szkoły i... I siada w kręgu i rozmawia. Okej. No naprawdę, to jest podstawa. To jest podstawa naszych podstaw. To jest po prostu komunikacja. Poniedziałek to jest taki dzień, kiedy ustalamy zazwyczaj, co będziemy robić cały tydzień i jakie będziemy realizować projekty. To jest taki dzień wstępny. Ja zazwyczaj w piątek już wypytuję trochę dzieci, co one by chciały, tak? I sprawdzam, żeby w jakiś tam sposób móc się przygotować do zajęć. Ale poniedziałek to jest jednak taki dzień, kiedy jestem zazwyczaj nieprzygotowana. I rozmawiamy z dzieciakami, jaki projekt byśmy chcieli zrealizować. Robimy często głosowania. Ja im czasem też rzucam jakiś pomysł, ale mój głos jest tak samo ważny jak ich, więc czasem przegrywam w głosowaniu. Ostatnio realizowaliśmy przez 2 tygodnie projekt o ciele człowieka. On miał trwać tydzień, ale nam wyszło dłużej i myślę, że jeszcze za jakiś czas do niego wrócimy. I poniedziałek to był taki dzień, kiedy sobie zrobiliśmy burzę mózgów, zapisaliśmy, co wiemy o tym ciele człowieka, czego chcielibyśmy się dowiedzieć. Ja sobie dzięki tym plakatom zrobiłam taką siatkę i przez 2 tygodnie mieliśmy co robić. Robiliśmy różne doświadczenia, jakieś takie aktywne. Chcę się zapytać o... coś w imieniu tych, którzy nas słuchają i pewnie sobie myślą, no świetnie, fajnie, ale gdzie w tym wszystkim jest podstawa programowa? O matko, to moje ukochane słowo. O, w imieniu to słowo, o matko. Słuchajcie, no ja się tyle tego naodpowiem. Nie, ja wam wytłumaczę, dlaczego chcę się o to zapytać. Aha. Dlatego, że sam muszę na to odpowiadać, na pytanie odpowiadać bardzo często i bardzo chętnie chciałbym usłyszeć twoją odpowiedź. Może wezmę ją i coś zmienię w swoim życiu. Powiem ci, że ostatnio byłam w pewnym przedszkolu, alternatywnym też, w którym mówiłam o szkole i też padło pytanie, a jak realizujecie podstawę programową? Więc widzę i słyszę, że to jest takie realne pytanie, nawet też świadomych rodziców, tak, i świadomych nauczycieli. Ale to jest strach, ja się w ogóle temu pytaniu nie dziwię, to jest strach, bo jeżeli oczywiście. Oni słyszą, że jest świetnie, fajnie i fantastycznie, okej. Okay. No to masakra. Ale nic się nie uczymy. Tak, no przecież w tej naszej akcji zadaje z sensem też tak naprawdę gdzieś wszędzie za tym wszystkim stoi strach. Nauczyciele się boją tego, że nie przerobią, rodzice się boją, że nie dostaną dzieci odpowiedniej wiedzy, a dzieci się boją tego, że jak przyjdą do szkoły, dostają pałę, więc trzeba albo ściągnąć, albo zapytać się rodziców. My się wszyscy boimy czegoś, co może nie istnieje. Więc proszę mi powiedzieć, pani Karolina, jak państwo reagują, jak pani realizuje podstawę programową? Po prostu jakoś ona, nie wiem, to będzie może taka dziwna odpowiedź, ale ona się sama realizuje, jakoś mimochodem, jakoś tak bokiem. Szczerze mówiąc, ja realizując projekty, tworząc sobie siatkę projektów, oczywiście patrzę na tą podstawę i sprawdzam, co tutaj bym mogła wrzucić, tak, jakie treści rozszerzyć, które są istotne, a które przy tym temacie nie będą jakieś takie dziwne i nagle pojawiające się, jak często jest w różnych tam rozkładach materiałów. I naprawdę, no, moim zdaniem, dziecięca ciekawość jest tak ogromna i chęć uczenia się jest tak ogromna, że naprawdę ciężko jest nie zrealizować podstawy programowej. Słuchajcie, przepraszam, to teraz będzie niespodzianka dla ciebie i dla ciebie, Marcin, w sumie też, bo nie zdążyłem ci tego powiedzieć. Ja mam coś tutaj nagranego, a wy posłuchajcie i ja mam potem do tego pytanie, co wysłuchać, dobra? Karolina Gaweł jest młodą nauczycielką, ale pełną zapału do zmieniania metod pracy, poszukującą, jest przede wszystkim odważna, ponieważ wbrew systemowi lekcyjnemu w swojej dużej szkole wprowadziła aktywne piątki, czym mnie naprawdę zachwyciła, bo ja w jej wieku nie miałam tyle odwagi, pewnie siły, no na pewno też nie miałam skąd czerpać takich wiadomości. Prowadzi fundację, jest aktywna na różnych polach, nawet śpiewa w chórze gospel. Jeszcze nie miałam okazji jej posłuchać, ale z przyjemnością bym to zrobiła. Pracuje razem ze mną w Olsztyńskim Klubie Kodujących Nauczycieli, poświęca swój czas wtedy, kiedy może, na to, żeby też dzielić się swoją wiedzą, a ma ją naprawdę bogatą mimo młodego wieku, z innymi nauczycielami. Jest pełna uśmiechu, ciepła, dzieci ją kochają.
To mówiła pani Jola Okuniewska, oczywiście. Słuchaj, ty nam połowy rzeczy o sobie nie powiedziałaś. Na szczęście miałem to nagrane wcześniej. Co to za fundacja? Jaki gospel? I w ogóle o co chodzi? Ja wiedziałam, że znajomość z Jolą to jest po prostu, wiecie, ciężka praca. No. Gospel się nie będziemy pytać, bo pani powiedziała, Jola powiedziała, że to jest kwestia twojego prywatnego czasu. Natomiast chciałbym, jeżeli możesz powiedzieć coś o tej fundacji, to jest, możemy do tego wrócić na moment? Wiecie co, prowadzę ze znajomymi fundację, która nosi nazwę 36,6, temperatura zdrowego człowieka, i to jest fundacja, która zajmuje się edukacją, kulturą, trochę profilaktyką, robimy warsztaty dla dzieciaków, często są to warsztaty jakieś muzyczne, wokalne, warsztaty dla rodzin z dzieciakami, dla rodziców, dla samych ojców, Ale co jest celem tej fundacji? Czego wy uczycie? Czego wy tam warsztatujecie? Co? Wiecie co? Zależy nam na tym, żeby dzieci spędzały czas z rodzicami, żeby miały te relacje, żeby te relacje były głębokie. Zależy nam, nie wiem, ostatnio mieliśmy w tamtym tygodniu warsztaty dla małżeństw. Za 2 tygodnie mamy warsztaty dla mam i córek. Przez cały listopad praktycznie będzie trwał projekt filmowy dla młodzieży, w czasie którego będą tworzyć i filmy z profesjonalistami. Więc to są takie dla nas takie celowe działanie w konkretne takie, nasze żeby potrzeby. Świat był lepszy, no, nie? Trochę tak, no kurczę. Ja chciałam to jakoś ominąć, tą lepszość świata, ale no tak wychodzi, tak? Piszemy jakieś takie różne projekty, staramy się o różne dofinansowania, często pracujemy jako wolontariusze i po prostu działamy wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Ja też jeszcze prowadzę świetlicę środowiskową pod Olsztynem. I też tam spotkam się z dzieciakami z takich rodzin bardzo trudnych, takich naprawdę na granicy i to też jest dla mnie zupełnie inna praca, z zupełnie innymi dziećmi, z zupełnie innymi potrzebami. To jest dla mnie bardzo ważne. Okej, ale to skąd ty czerpiesz tą energię do takiego ogromu różnego rodzaju zadań, działalności, co ci daje tą inspirację i energię do tego, żeby iść i działać i tu, i klub kodującego nauczyciela, i ten gospel, i ta fundacja, i tutaj szkoła. Podaj nam ten wzór tajemniczy na ten power. Ja nie jestem osobą, która zatrzymuje się na jednej rzeczy i może ją robić cały czas. Ja myślę, że ja bym się spaliła, jakbym pracowała tylko i wyłącznie w szkole. Ja muszę mieć różne pola działania, żeby mój mózg mógł pracować na różnych płaszczyznach. Ostatnio wykładam też na jednej z wyższych uczelni w Olsztynie i pracuję ze studentami. Co? Naprawdę. Tego też nie powiedziała, przedstawiając się. Okej. I wiecie co? I to jest też dla mnie taki power, że ja mogę oddolnie pracować z nauczycielami, którzy będą już za jakiś czas nauczycielami klas 1-3 i przedszkola. I mogę im pokazywać inne metody pracy i ja widzę, jak u niektórych zapalają się oczy, tak jak u mnie kiedyś. I to jest dla mnie po prostu mega motywacja. Poza tym mam wokół siebie ogromne grono i jestem tutaj naprawdę szczęściarą. Ogromne grono ludzi, którzy są niesamowici i działają na różnych polach. Także myślę, że to jest klucz. Karolina, ja to bym chętnie z tobą jeszcze porozmawiał do pasterki mniej więcej, ale niestety czas nieubłagalny, jak to się mówi w telewizorze, dobiegł do końca i my już z Marcinem... Powiem ci, mogę ci zdradzić trochę naszej kuchni. Tak. Mamy wypisane, czasami sobie wypisujemy pytania do naszych gości. Aha.
Zadaliśmy ich 36%, ponad się to tak ładnie zlicza. Większość pytań jest jeszcze niezadanych, więc myślę, że się kiedyś jeszcze z tym zmienimy, bo tak to też się dzieje, że twoje wypowiedzi rodziły nowe pytania i te, które sobie zaplanowaliśmy, w zasadzie nie są w ogóle ruszone. Fantastyczna rozmowa, bardzo ci dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Z Marcinem za chwilę sobie ciebie obgadamy, a teraz to już chyba wszystko. No i nas zaskakiwała. No i nas zaskakiwała. Ja przesłuchałem tego nagrania, które podesłałeś mi dosłownie przed chwileczką, jadąc na rowerze. I muszę powiedzieć, że naprawdę to, co ona robi tak na czuja, po prostu czując, że tak powinno być, i ona się nie boi tego, ona nie myśli, kurczę, co pomyślą rodzice, co pomyślą inni nauczyciele, że jakiś tam wolny piątek robię z uczniami i w ogóle, tylko jedzie z tym po prostu. Dla mnie to jest hit i to też wpasowuje się w to, co mówili ci finaliści Nauczyciela Roku. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Myślę, że kiedyś będziemy musieli sobie porozmawiać, Marcin, z jakimś rodzicem, bo myślę, że bardzo ważny aspekt tutaj poruszyłeś, to znaczy to, że my, nauczyciele, często nie byliby bardziej odważni, gdyby nie taka konserwatyzm rodziców, którzy jednak no, wolą, czują się bezpiecznie, jak ich dzieci są uczone tak, jak oni byli uczeni. Więc warto byłoby chyba kiedyś sobie z tym też poradzić. Bardzo dobry pomysł. A my się już powoli żegnamy, dziękując bardzo Karolinie Gaweł, że wlała trochę w nasze stare, ponad 20-letnie, jak powiedziałeś, bo ja jestem też z tej samej ekipy z doświadczeniem, 20-letnie krzyże, trochę młodości i takiej pasji, której czasami może nam zabraknąć, ale o tym dopiero za tydzień. Ty to powiedziałeś jak Dracula po posiłku. Jestem głodny, ja bym teraz jadł cokolwiek. Przepraszam. Jak państwo widzą i słyszą, tak. No, ale ja chciałem jeszcze naszym słuchaczom powiedzieć, żeby nie zapominali szerować tego odcinka, nie zapominali dzielić się z innymi tym jakimś fajnym pomysłem, który gdzieś tam usłyszeli, a jeżeli ktoś z was pracuje właśnie tym pomysłem godziny geniuszu, takiego wolnego czasu, w którym uczniowie mogą pracować na swoich projektach, to nie zapomnijcie skomentować to i podzielić się swoimi doświadczeniami na naszym fanpage'u. Fanpage edugatki.pl, drugi fanpage zadaje sensem.pl. Tak? Chyba nie. Tak jest. Może ruszajcie, już będzie strona. Ruszajcie i żyjcie z sensem i do widzenia. Papa, i nie bójcie się. Dobra, to teraz mam nadzieję nagrałeś. Edukatki. Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem? Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie. Raz, dwa, trzy. Halo? Raz, dwa, trzy. Excuse me, class. Halo, raz, dwa, trzy. Class. Edukatki. Raz, dwa, trzy. USB, PNP. No powinno być już. Halo. Raz, dwa, trzy. No zmieniam mikrofony i nic. Halo? Teraz? Słyszycie mnie? No, dzięki Bogu, dobra. Trzeba było po prostu się wyłączyć z konwersacji i wrócić z powrotem.